Mi się dzisiaj akurat, nawet nie myślałam, że dzisiaj mi się to uda. Słuchajcie, zazdrość to jest przykra przypadłość. Mi i wam potrzeba skrzydeł. Go, go! Do przodu! Wyjdzie tak jak wyjdzie, następnym razem wyjdzie lepiej, ale działamy. Dobra. Lecę! Pochenna i to od razu człowiek taki bardziej wyraźny. Witam was w nowym dniu. Mam takie krótkie spodenki z New Yorkera i patrzcie, zawsze je to one mają fajne kieszenie, a ja zawsze po prostu o, coś takiego i tak oczywiście nie wyjdę z domu, tak? Ale słuchajcie, po domu uwielbiam chodzić tak wykręcona, wywijać, podwijać spodenki. Gotowuję się właśnie do kręcenia filmiku na rozdanie. A dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, bo w tym rozdaniu, to rozdanie będzie szczególne i wyjątkowe. I zastanawiam się, Ginek, nie zaglądę, to chciałaś tak? W kuchni jesteśmy, chciała tutaj coś sobie. Zastanawiam się i chyba tak będzie, bo słuchajcie, zamówiłam, była teraz promocja, wyprzedaż tak jakby kolekcji na stylizacjach. Można mnie lubić, można lubić stylizację, można nie lubić, to tak jak Szusz, wiecie, że ja uwielbiam Gałgany Szusz, polska youtuberka, stylizację to też jest polska youtuberka, tak, Karolina robi dużo różnych rzeczy, poza tym, że kręci filmiki, testuje kosmetyki, jest kreatywną osobą po prostu i jej kreatywność mnie też zawsze po prostu pozytywnie nastawia i mobilizuje do samorozwoju. I po prostu zobaczcie, jak te produkty przychodzą pięknie opakowane, ekologicznie. Czarny kolor to jest kolor, który uwielbia mąż Karoliny, Darek, który też ma osobny kanał i jest kucharzem, tak, z tego co wiem, lub gotuje. Właśnie i to jest super, że one się nie przesuwają i podoba mi się bardzo odpowiednia długość, nie są za długie. Oczywiście tutaj jest to regulowane, tak? Możecie sobie dłużej zrobić albo krócej. To jest piękne też serduszko, ale ja tam na to ostatnie i ta długość jest odpowiednia, bo piękna i właśnie odpowiednia długość i to jest fajne, że one się nie przesuwają. Oczywiście będą się ruszać, tak, ale tu, po tym łańcuszku nie będą się wam przesuwać i to jest mega i to jest bardzo fajne i myślę, że takie skrzydełka fajnie jakby były w moim rozdaniu. Potrzebne są skrzydła. Więc właściwie motyw przewodni to powinien być skrzydła. Co oczywiście nie zmienia faktu, że bransoletki kocham i one też będą w rozdaniu, ale myślę, że po prostu ten naszyjnik skrzydła właśnie on będzie do wyboru. Nie taka ja jestem. W mojej głowie cały czas kłębią się pewne pomysły, rodzą się i chcę je od razu realizować właśnie, to jest jak ze skrzydłami. Trzeba je realizować i płynąć od razu z falą, nie zastanawiać się. Bo to, co czujemy pierwsze w odruchu, to jest tak naprawdę to, co chcemy zrobić i to, co czujemy. A później nachodzą nas wątpliwości, to jest nasze ego i to jest nasze wygodnictwo i wtedy mówimy, a może nie dam rady, a może to się nie uda. Nie, go! Go! Do przodu! Wyjdzie tak jak wyjdzie, następnym razem wyjdzie lepiej, ale działamy. Dobra. Lecę nakręcać dla was filmik rozdanie. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja kocham właśnie taką, wiecie, wiosenną porę, taka jaka jest teraz, bo jest 20 stopni, w słoneczku jest ciepło, w cieniu jest chłodnawo i właśnie można założyć jakąś letnią bluzę.
Ostatnio miałam tą niebieską taką, co w holu Wam pokazywałam, mierzymy, zapraszam Was do tego filmiku, ale ona się pierze, więc założyłam kotka z Sinsay, krótkie spodenki i moje ciapciaki szare. I słuchajcie, właśnie to jest taki czas, który właśnie uwielbiam najbardziej, bo można założyć krótkie spodenki i bluzę lekką i jest super i słońce nie męczy. To jest najlepszy czas. Słuchajcie, znaki od okularów. Ten filmik mój, rozdanie, wyszedł długi, rozlazły momentami, jak go teraz obejrzałam i nie do końca mi się podoba, ale ja jestem sobą, tak? Robię to spontanicznie, z serca i ja uważam, że to trzeba jak najwcześniej o tym mówić, rozgłaszać o tym, bo wtedy jest tylko szansa, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. I ja jeszcze, oprócz tego, że chcę, żebyście wiedzieli, że oprócz tego, że wrzucam to jako część rozdania, tak, czyli to jest jakby w regulaminie, o co Was proszę, żebyście rozpowszechniali, polubili filmik i udostępniali wydarzenie na innych social mediach, jeżeli możecie, jeżeli nie, no to na YouTubie po prostu polubili publicznie filmik i skomentowali. I mówię o tym wcześniej, ale sama też robię, nie chcę się tutaj chwalić, ale sama też, słuchajcie, robię więcej, bo staram się pisać do osób bardziej znanych i właśnie tutaj można tą popularność innych osób wykorzystać w dobrym celu. Piszę do nich, żeby po prostu oni udostępniali, oni powiedzieli o tym wydarzeniu. I ja się naprawdę w to angażuję i dlatego przepraszam Was, jeżeli ten filmik rozdanie był za długi, ale ja jestem gadułą, taka jestem. Ale oprócz tego filmika i oprócz tego, że Was chcę zaangażować, to uwierzcie mi, ja jestem sama w tym bardzo zaangażowana i zależy mi, żeby dowiedziało się jak najwięcej osób, bo wtedy jest większa szansa, że psiak zdobędzie jakiś dom. Będę walczyć o to do 19 maja, a 19 maja będę tam. Jeszcze potrzebuję, to Pani powiedział 3 złote i malutki tak mi zdobyć. Oczywiście. Dla Pani grubie. Robię co mogę, żeby Pani się pewnie przeżyła. Miłego dnia, proszę Pani. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Lecimy z Państwem. Co tu mam? Mam na Państwa wyciągnąć paru beczek. Kabanecie, to proszę. Już nie też pół brakuje. Zatem proszę uprzejmie. Dziękuję. My nie będziemy dużo Państwa. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zobaczymy, jak się ponownie bym powiedział. I lecimy dalej. Dzień dobry. No mamy kawę dla Pani, mleko, mamy wiadomo, dla mleko, kawa, bez mleka to będzie dla mnie też będzie zmarnowana kawa, wiadomo, bez mleka, musi być tyle. Dobrze. I teraz poproszę Pani 24,30. Proszę bardzo. Może być bardzo ładnie. I teraz mam oczywiście dla Pani poziom trochę reszty, a mogę Pani dać dzisiaj oczywiście 25 zł mam teraz dla Pani i 68 głosików, tak mi się proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie. To dla Pani drobne, gdzie grube, tym bardziej, no, żeby co tyle napisać. Nawzajem aż bardzo stać, żeby czekać do Pana w kolejce. Tak właśnie byłoby, żeby Pani też Pani po prostu cieszy Pani tyle, bo będzie wiadomo. Słuchajcie, to oczywiście nie jest reklama, byłam w Lidlu. Ale udało mi się sfilmować trochę chłopaka, Mateusza, który jest tak pozytywnie zakręconą osobą i chciałam Wam pokazać, że tak naprawdę nieważne co się robi, jeżeli się coś robi z serca, z pozytywną energią, proszę, dziękuję i uśmiech, to może zrobić każdy, ale nie każdy to robi. Więc jeszcze raz Was zawsze zachęcam, dawajcie uśmiech ludziom. Wiecie, ja stałam w kolejce wręcz do tej kasy, żeby
żeby obsłużył mnie ten chłopak. To naprawdę jest tak niewiele. Ja wiem, że to ciężko się wysilić czasami. Ale uwierzcie mi, że w tym Lidlu robię często zakupy i nie widziałam tego chłopaka, żeby miał trudny dzień. Dlatego chciałam go wam pokazać i udało mi się dzisiaj, akurat nawet nie myślałam, że dzisiaj mi się to uda, ale chciałam wam pokazać, że to nie tylko ja jestem tak pozytywnie zakręcona. Że słuchajcie, brawo Mateusz i widzicie, to jest możliwe, to tylko zależy od nas. Będę wam zawsze pokazywać takich pozytywnych ludzi, bo pozytywna energia rodzi pozytywne energie i pozytywne nastawienie. I powiem wam jeszcze co, oczywiście, co rzuciło mi się w oczy, że dziewczyna, która obok przechodziła, też kasjerka, i kiedy ja te słowa powiedziałam do tego chłopaka, że bardzo miło jest w ogóle stać w kolejce i nawet czekać, żeby on obsłużył, wiecie jaki miała wzrok? Zawistny. I zaskakujące właśnie jest dla mnie to, że ludzie dlatego wam zazdroszczą i są zawistni, bo sami tak nie robią, po prostu. A co jej szkodzi się uśmiechać do klientów? Wiecie, jak spojrzała, jakim wzrokiem na mnie, że śmiałam coś takiego powiedzieć, że ten chłopak jest tak pozytywny i tak miło, kiedy obsługuje? Zazdrość. Słuchajcie, zazdrość to jest przykra przypadłość, ale wynika z tego, że po prostu ludzie zazdroszczą tego, że nie są sami. A tak naprawdę nic ich od tego nie powstrzymuje, żeby zrobili z życiem to, co chcą. A w tym przypadku można zrobić najprostszą rzecz, po prostu się uśmiechać. Ale często ludzie mówią, ale to jest, nie jest w moim naturze, ja do wszystkich się nie uśmiecham. Słuchajcie, nie trzeba się do wszystkich uśmiechać, ale uważam, że pracując w obsłudze klienta, to jednak ten uśmiech jest istotny, po prostu. Także uśmiechajcie się. Trzymajcie się zdrowo, ciepło, słonko nosimy w sobie. Żegnam się z wami. Myślałam, że ten vlog wcześniej skończę, ale udało mi się Mateusza nakręcić, więc jeszcze to dołączę do vlogu. I teraz się z wami żegnam. Zachęcam was jeszcze raz z głębi serca do wzięcia udziału w rozdaniu, a przede wszystkim w udostępnianiu informacji o Warszawskim Dniu Zwierząt na Agrykoli 8 maja od godziny 12 do 18. Proszę was, jeżeli możecie, udostępniajcie tą informację, gdzie możecie. A jeżeli chcecie wziąć udział w moim rozdaniu, to polubcie filmik Warszawski Dzień Zwierząt / Dorota Wellman na profilu YouTube'owym Schronisko na Paluchu. A teraz się żegnam z wami. Dajcie łapkę w górę, jak podobał wam się ten filmik. Trzymajcie się zdrowo, ciepło. Słonko nosimy w sobie i do następnego. Zobaczcie, oczywiście zawsze, kiedy ja zaczynam gadać, zawsze jakiś samochód podjeżdża, odjeżdża. Po prostu widownię mam zawsze.